Trenuj w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Marszał Kiewicz, In The Cage Play. Znajdujemy się w warszawskim Centrum Atletyki. Ja ze mną Arbi Szamaje. Witam serdecznie. Witam, witam wszystkie. Jesteśmy tutaj z oczywistego powodu. Fani już piszą, bombardują, kiedy wywiad, kiedy będę w WCA, kiedy porozmawiam z tobą, z Anzorem i oczywiście z trenerem. I o czym? Zmiana na stanowisku head coacha. No więc tak naprawdę oddaję tobie głos. Jakie są, jak to wszystko wyglądało od środka, od kulis, kto do kogo przyszedł, kto z kim rozmawiał, jak wyglądało to odejście i czym w twojej opinii było spowodowane? Jeżeli chodzi o z czego to było spowodowane, do końca nie wiem. Mamy swoje jakby teorie, ale zostawię dla siebie tak naprawdę. Jeżeli chodzi o zmianę head coachów, Joć oficjalnie złożył dymisję, że nie chce być dalej head coachem WCA Fight Team i my postawiliśmy Anzora Żywa, głównego head coacha. No właśnie, Anzor Ażijew head coachem, czy to, a może zanim przejdziemy do Anzora, bo to też jest ważny wątek, a chciałbym jeszcze o trenera Jocza zapytać. Dużo osób oczywiście zastanawia, od razu jakieś teorie spiskowe wysnuwa. Czy trener Jocz będzie i czy wiesz już, czy będzie i czy może przede wszystkim trenować dalej, nie wiem, indywidualnie, jakkolwiek poza grupą zawodniczą w WCA, czy to jest jakiś wielki konflikt i już się nie chcecie, nie będziecie się oglądać, widzieć na oczy i w ogóle tragedia jakaś? Nie, u nas nie ma żadnego tragedii, nie ma żadnych problemów. Jocz przychodzi, prowadzi trening też indywidualny sobie i trenuje. To nie widzę żadnych problemów. Jocz złożył dymisję, że nie chce zajmować się WCA Fight Teamem. My postawiliśmy swojego trenera, tak jak mówię, nie, jak Jocza nie ma. Pewnie Jocz będzie chciał jakimiś zawodnikami rozmawiać. To jest tak świeża sprawa, że jeszcze niczego, ale nigdy w życiu nie przyszło mi takiej myśli do głowy, że mamy problem między sobą, nienawidzimy się, ktoś musi... Konfliktu nie ma. Nie ma. Dementujemy jakby jakiekolwiek pogłoski. To w takim razie, czy jeżeli jakiś zawodnik, który trenuje pod Anzorem, jest w grupie zawodniczej WCA Fight Team, będzie chciał mieć w narożniku z jakichś powodów trenera Jocza, czy to jest możliwe z waszej strony? Ja nie jestem głównym trenerem teraz chodkowczym, żeby odpowiedzieć na to pytanie. Uważam, że na takie pytanie powinien odpowiedzieć head coach, okay, ponieważ od tego on jest, nie? Więc jak będzie jeszcze, wiem, że to jest na tyle świeża sprawa, tak jak mówię, że pomału tak, żeby na tym nie stracili zawodnicy, tak żeby zawodnicy rozwijali się jak najbardziej i było możliwość włożyć maksymalne siłę do każdego zawodnika, także każdy był rozwijał się, więc mam trenera, wybraliśmy, trener do tego dobrał, cześć, dobrał do tego... No właśnie, tutaj trener właśnie, już przeszedł, no, także od razu no, wszystko wiadomo, że nie ma żadnych konfliktów. Więc dobrał sobie sztab trenerski, więc tyle. No właśnie, no w takim razie o tym sztabie trenerskim, bo zapowiadaliście, że będzie do końca tygodnia. W takim razie, no my tam pewnie wywiad wrzucimy gdzieś po południu, no nie wiem, o której tam godzinie, to będzie się pokryje też z waszym komunikatem. No to czy możemy już zdradzić w takim razie, kto będzie należał do WCA Fight Teamu poza trenerem Ażijewem? Na pewno będzie Anzor Ażijew, jest głównym trenerem MMA. Jest Robert Zotkowski od Stójki. Teraz, bo widzisz, telefon zabrałem, nie mam imię, nazwisko, nie mogę dokładnie, wszystkimi inaczej rozmawiam. Będzie Gerard. Będzie odpowiadał za, za bardzo, się domyślam, ale... Gerard i Maciej Mieszko. Mikson. Tak, Mikson będzie odpowiadał za parter. I dla Anzor pomagać będę ja. Jako MMA drugi trener, który jakby... Powiedzmy tak. No, Mikson i Gerard od dawna już w WCA trenują, pojawiają się. Wiadomo, że w pewnym sensie Gerarda miłość ściągnęła do klubu. Oczywiście pół żartem, pół serio. No, ale zapytam o to, czy już pomagał Jankowi w przygotowaniach. Teraz, czy w twoim zdaniem graplerzy tej klasy, czyli jakby topowej klasy, ale graplerzy jednak, nie zawodnicy MMA, czy oni będą, czy... Oni są najlepszymi osobami w tym momencie na to miejsce, żeby pod MMA przygotować parterowo zawodników MMA. Od tego jest trener MMA. Jakie części techniki powinny pokazywać. To jest fajne też, że teraz nawet zapasy przyszły i codziennie przychodzą na treningi. To nie jest tak, że po prostu coś wymyśliliśmy. To już założono długoterminowo swoją strategię, wiesz, wszystko,
że każdy wcześniej, tak jak mówił, że Mixon, Gerard byli, pomagali dla Janka na przygotowanie, jak był tysierem walkę. Z innymi zawodnikami, z Danielem Milanczykiem współpracują, z innymi zawodnikami współpracują oni, tak? Więc stwierdziliśmy, lepiej łączyć całkowicie sztab, który będzie taki świeży sztab, to jest jakby decyzja Andorra, taki świeży sztab będzie młodych trenerów. Tak naprawdę Gerard to jest topowy piątka, jeżeli nie mylę się, jest w grapplingu, tak? Trzecie miejsce chyba jest na świecie, tak? Więc Andor też jest trenerem, który już ma duże doświadczenie prowadzenia treningów i prowadzenie grupy i zawodowo zawodników. Wydaje mi się, że to będzie fajną stronę rozwijało się, tak? Teraz to jest na tyle świeża sprawa, że wszystko dopinamy dopiero teraz, nie? Czyli mamy tak, jest Andor Rajiev, Gerard Łabiński, Mieszko Maciejewski, jeżeli nie pomyliłem nazwiska, on właśnie mijający nas. Robert Zotkowski, bo nie powiedzieliśmy o tym. Robert Zotkowski będzie, tak, prowadził stójkę i tyle. Czy wcześniej, bo mi się wydawało, że Robert Łutkowski, który prowadził tutaj, znaczy tarczę robił, czy jakieś treningi indywidualnie, czy nie? Czy grupa też była i teraz po prostu nic się nie zmienia, jakby on zostaje po prostu nie, w składzie? Nic się nie zmienia, on zostaje się w składzie. On prowadził, wtorek prowadzi zawsze rano stójkę dla zawodników, prowadzi indywidualnie dla zawodników, prowadzi stójkę, więc tutaj nic się nie zmienia też. A gniecenie pod siatką Bartosz Fabiński zostaje? Czy po prostu poza WC Fight Teamem, czy... Chyba to poza WC Fight Teamem, tak. Poza WC Fight Teamem to jest. A nie myśleliście o tym, żeby zatrudnić, no ja wiem, że to jest najgorętsze nazwisko ostatnich miesięcy, czyli Daria Alberts, żeby wcielić ją na stałe, nie wiem, na jakieś grupowe pogawędki, na jakieś, jakby, nie wiem, no co... Bo robi robotę, wszyscy ją chwalą i coraz rozszerza, zaraz będzie najbogatszym trenerem w Polsce, bo zaraz będzie wszystkich trenowała, wszystkich nastawiała mentalnie. Jeśli chodzi o to, że właśnie Daria idzie, Darią rozmawiamy dużo, już mieliśmy rozmowę, mam na to swój pomysł i jako osoba, która, powiem, że tak, nie, osoba, która ma duże do powiedzenia w klubie, chciałbym, ona współpracowała z tą grupą jak najbardziej i Andor też jest za tym, więc wydaje mi się, że tutaj jak najbardziej trzeba współpracować z takimi ludźmi. W takim razie zapytam, w Twojej opinii ta zmiana będzie na lepsze? Bo ja wiem, że no, nie możesz inaczej myśleć, inaczej innych efektów się spodziewać. Natomiast czy może się wydarzyć tak, że po odejściu trenera Jocza może wyniki się pogorszą? To jest taka, wiesz, to jest MMA, no, nigdy nie wiesz. No, to nigdy nie wiesz, jak będzie, nie? Wiem jedną rzecz 100%. Trenerski sztab Andor dobrał, naprawdę uważam, że dobry poza mną, to, żeby nie było tak, że ja siebie chwalę, więc żeby ktoś źle nie zrozumiał. Uważam, że to zmiana dla zawodników, to jestem 200% pewny, że pójdzie to na dobre, ponieważ zmiany to jedyny sposób do rozwoju. Stałe, nic nie idzie, linia nie idzie równo, albo ona spada, albo idzie do góry, nie? Więc zmiany jedyna możliwość do rozwoju wszystkiego dla klubu i dla zawodników. To zmiana, jestem przekonany, że bardzo dużo przyniesie dla zawodników, ponieważ takiego trenera jak Andor, ja uważam, że dzisiejsze czasy jest ciężko znaleźć, przynajmniej w Warszawie na pewno nie ma, który przyniesie tyle nowego, nie? Świetny zapaśnik, trzecie miejsce już w Rosji, zapasa, pięciokrotny mistrz Czeczenii w zapasach. Jako zawodnik pamiętamy dobrze jego z KSW i naprawdę już od dłuższego czasu prowadzi grupę. To też jest bardzo ważne, jest zdobyć to jakby doświadczenie, współpracę z grupą, współpracę w różnych kategoriach wagowych z zawodnikami, ponieważ to jest bardzo ważne. Są trenerzy, którzy prowadzą trening dla zawodnika 6-1 i waga ciężka, takie same. To nie może być tak, że wydaje mi się, lepszego trenera jeszcze nie mogliśmy jakby spotkać, nie? Jeżeli nowe pokolenie, nie? Które przyniesie nowości w MMA, ponieważ widzimy, jak szybko rozwija się MMA, jak szybko idziemy do przodu, więc to jest Andor, jest nowe pokolenie MMA trener, nie? Myślę, że ta zmiana będzie dobra.
To zapytam w takim razie o ostatnią rzecz. Było tak, że na przykład Artur Szpilka trenował z Anzorem, Mariusz Płodzianowski trenował z tobą, WCA Fighting trenował pod trenerem Mioczem. Czy zamierzacie to wszystko połączyć, czy nadal będzie taka instytucja indywidualnego toku prowadzenia jakkolwiek? Nie, przede wszystkim trzeba to połączyć, bo każdy ma do zaoferowania dużo, nie? I na przykład Artur Szpilka bardzo dobry boks ma, świetny, a Mariusz jest fizycznie... Szachy ma dobre. Szachy ma dobre, tak. Mariusz ma technikę, siłę, teraz wiesz... To zawsze też można powiedzieć, że Anzorem, jeżeli chodzi ze mną, to Anzor zawsze jest u narożniku, jak wychodzi Adam, Mansur albo Kuba, jak wychodził. Każdy zawodnik, który Anzorem z grupy, który wychodzi, tak, to my zawsze razem robiliśmy, zawsze jesteśmy w klubie, też byliśmy, wiesz, współpraca było, ale myślę, że teraz to współpraca będzie jeszcze bardziej jakby dopięta, tak. Chodzi mi głównie o sparingi, znaczy jakby będzie mieszanie tych, czy grupa, jak będą sparingi środowe czy sobotnie, no nie wiem, czy będzie coś zmieniali w tej kwestii, to czy będzie Artur, Mariusz, Daniel Omielajan, żeby ciężcy będą wszyscy razem sparować, czy te tryb, czy będzie istniał tryb indywidualny jakby poza grupą WCA Fighting? Wydaje mi się, że Anzor plan z tego co wiem jest tak, że wszystkie połączyć, ale dzisiaj, w tej chwili to nie jestem w stanie na to odpowiedzieć, tak, bo nie oszukujmy się, duże rzeczy jest do ogarnięcia tej grupie teraz. Grupa też wiemy jest niemałą. Też trzeba będzie, wiesz, duże rzeczy uzgodnić, jak to będzie wszystko wyglądało. Nie jestem w stanie w tej chwili powiedzieć na to pytanie odpowiedzieć. Nie. Teraz domyślam się, że frików nie będziecie mieszali ze sportowcami. Pewnie nie. Pewnie nie. Okay. Ja nie chociaż ja to mieszałbym. W jakim celu? To, aha, no ja nawet wyobrażam, co mogłoby się dziać, ale na co ty chcesz od nich? No jak już trenują, to czemu ich chcesz ich zniechęcać? Ja uważam, że to jest świetna reklama dla zawodowców. Trzeba to korzystać z tego, że to... Tak, a co oni mogliby z nimi robić? Znaczy zawodowcy z frikami. No. Przynajmniej zdjęcie chodzi. No to na pewno. Armin, słuchaj, w takim razie, czy jest coś jeszcze, co ty byś chciał powiedzieć, co ci przychodzi do głowy, a co jest ważne dla widzów, dla czytelników, może też dla zawodników, dla przyszłych adeptów, którzy przyjdą na jesieni do was? Dla mnie, nie mówię, że jako trener, tak, ja wypowiadam się imieniem klubu teraz, nie, tak mówię, że zawodnicy przede wszystkim dla nas jest priorytetem, nie? Ponieważ oni oddają zdrowie, wszystko, swój czas, przede wszystkim, który nie kupisz za nic, i oni walczą, i oni robią robotę najwięcej. Dla nas jest bardzo ważne, żeby rozwój zawodników był, tak? I jesteśmy 100% pewni, że damy, jako trenerzy dają z siebie wszystko i będzie ta grupa rozwijała się. Tak jak mówię, na krótki termin teraz duże rzeczy trzeba będzie zawodnikami przedstawiać, inaczej przygotowani, współpraca, słuchać trenerów, to jest bardzo duża praca, tak? Wydaje mi się, koniec roku będzie bardzo mocno widać tą współpracę z zawodnikami i wydaje mi się, że naprawdę nie jednej osoby zaskoczymy pozytywną stronę. Jeżeli chodzi o nowe zawodnicy, dołączajcie się. Wiemy, co potrzebują. Widzieliśmy na ostatnim KSW też, co nawet najlepsi zawodnicy, co potrzebują, jakie strony oni powinny rozwijać. Są nowi, świeży trenerzy, którzy mają bogatą doświadczenie w sportu walkach i poza sportem walkami. Więc dla wszystkich uważam, że to zmiana będzie dobra. No a pierwsze efekty chyba w sierpniu już, bo oficjalnie, no to wiemy, oficjalnie Karolina Owczarz, Natalia Baczyńska, to będzie pierwsza postać. No ja wiem, że to nie tylko, to jeszcze ktoś z WCA zawita na kartę sierpniową. No chodzą plotki o Adamie oczywiście, no nie wiadomo, a właśnie, jest rywal już? Jak nie, już pomijając termin walki to wszystko, bo ja tam wiem, że na rekord idą odrzucenia rywali, problem z rywalami jakiś u Adama. No... Dawid Śmiałowski wygrywa, chce Roberta Ruchawę, nie chce Adama. Ale to ja powiem ci szczerze, ja bardzo chciałbym zobaczyć Ruchała i Śmiałowskiego, nie? Naprawdę to byłby bardzo fajna walka. Uważam, że najbardziej ciekawa walka dla mnie tej kategorii jest ta walka.
bo to byłoby fajna walka. No to z Adamem w końcu. Jest jakiś rywal? Kurne. No bo to miesiąc został, jeżeli walczy w sierpniu oczywiście. Chyba, że nie, to się zmieniło. Mówili, że walczą w sierpniu, mówili? No nie mówili, ja tak słyszałem, że podobno w sierpniu ma walczyć. No. Byłoby dobrze, jak on zawalczył. Rywala nie ma. To też słyszałem. No dobrze, to zostawiamy to do ogłoszenia KSW. W takim razie też wiem, że ty też nie możesz dużo mówić, nie chcę cię za język ciągnąć. Ja, z moich informacji tak wynika, ale no ile w tym prawdy, no bo jak nie ma rywala, to nie ma walki, no to nie ma z kim walczyć. Adam zawsze miał problem z rywalami. No nie? Tak. Zawsze jak Mansur też. Tak, zawsze miał problem. Mam nadzieję, że zawalczy w tym roku chociaż dwa razy, jeszcze chociaż raz, żeby zawalczył. I żeby znaleźli mu tam dwa miesiące wcześniej, można było przygotować jakiegoś przeciwnika znaleźli. To byłoby fajnie, nie? Że można było przygotować. A za w piątek na armii kogoś macie w Kołobrzegu? Marcin Trzciński walczy to pod wami? Mhm. On walczy tam? Tak. Tak. Na 99% tak. Jeszcze na rozpisku nie dali, więc pewnie dzisiaj będą dawali, nie? Więc... Całej karty nie pamiętam, ale na tak, Marcin Trzciński. Ja powiem ci, ja niedawno wróciłem do domu, więc jeszcze nie zdążyłem wszystkiego ogarnąć i wszystkiego dowiedzieć się. Widziałeś, jak szedłem, no jaki tak. Miły, zaskoczony byłem rozmową przez telefoniczną. Więc... Pewnie zaraz będzie na rozpisce pojawi się. Nie na pewno w tym Instagramie albo gdzieś w Facebooku jest informacja, ja jej nie zdążyłem zobaczyć, okay, tak. Okay. Dobrze, Armin, to wszystko wiemy, wszystko chyba się dowiedzieliśmy, co mogliśmy się dowiedzieć od ciebie. Porozmawiamy z Anzorem, porozmawiamy z trenerem Joczem, to będziemy wiedzieli wszystko. Natomiast no, mnie cieszy przede wszystkim to, że nie ma konfliktu. Co by się nie działo, to nigdy z konfliktu jeszcze nic dobrego nie wyszło. Potrzebujemy konfliktu. Jesteśmy już dorosłymi ludźmi, żeby robić konflikty, tak? Tyle. Nie? Tyle. No, w takim razie dziękuję i życzę sukcesów na nowej drodze życia, jak to się mówi. Dziękuję. Mam nadzieję, że te sukcesy będą, tak jak mówię, z zawodnikami, jak wszyscy zaczną Anzor współpracować i wszyscy trenerzy z zawodnikami, jak zacznie się współpracę układać, to dopiero pojawiają się te efekty, nie? Też zawodnik z trenerem musi współgrać, tak? A do tego potrzebne jest czas, nie oszukujmy się. Więc myślę, że będzie dobrze. Dziękuję bardzo za wywiad.